No to była tylko rozgrzewka. Dobra, słuchajcie, lecimy z następnym występującym. Zrobcie dla niego pierdolony hałas. Na scenę wchodzi Kuba Dąbrowski! Dobry wieczór, Olsztyn. Jak tam się bawicie? Dobrze. Tamtą panią kojarzę. Chociaż dziwnie pani wygląda w ubraniach. Nie, dobrze. Okej, dobra. Bardzo się cieszę, że mogę tutaj wystąpić dla was, bo rok temu pozamykali nas, nie mogliśmy występować i sobie uświadomiłem, że kurwa, Kuba, trzeba iść do pracy. Bo ci się pieniążki kończą, nie? Ale uświadomiłem sobie, że jak nie jestem komikiem, to jestem kurwa nikim. I mówię, co tutaj zrobić? No i wymyślę, mówię, pojadę za granicę. Wyjadę za granicę, ludzie wyjeżdżają za granicę. Mówię, nieważne, czy tam Holandia, Niemcy, czy Białoruś, cokolwiek, nie? Po prostu gdzieś tam pojadę. I spotkałem ziomka, który regularnie wyjeżdża za granicę. Pewnie znacie taki typ osoby, bo ja spotkałem go i mówię, stary, czy to warto? Czy warto jechać za granicę? Czy to się opłaca? I on mówi, no kurwa, stary, pewnie, że warto, nie? Przecież ja wyjeżdżam 4 razy w roku na 3 miesiące, nie? Jest zajebiście. Jak coś, to ja ci ogarnę, nie ma problemu, nie? Okej, a ile można zarobić? No kurwa, na 2 miesiące chcesz wyjechać, nie? No to na 2 miesiące spokojnie trójkę przywieziesz, nie? Mówię, to jadę, to jadę. I wyjechałem. Pracowałem w Niemczech w magazynie GLS-u, tego kuriera. Powiem wam, no, sortowałem paczki kurierskie. Totalny obóz pracy. Totalny. Nawet na bramie wjazdowej pisało GLS macht frei, nie? Pierwszy dzień pracuję z panem Marianem z Myślenic. Pan Marian, taki chłop, 50 lat, niski, przypakowany, taki krępy, wulkan energii. Tylko mnie zobaczył, mówi, cześć, Marian jestem! Jezu, też tak zareagowałem, no. Mówię, cześć, Kuba. O! Fajnie, że Kuba. Dlaczego? A bo tutaj same Grześki. Albo Marian, albo ta firma. Ktoś z tej dwójki jest pierdolnięty, nie? Tak sobie pomyślałem. Ale faktycznie większość była Grześków, nie? Nawet jak był jakiś Austriak, to był Gregor. Jak był jakiś Niemiec, to był Georg. Nawet jak był jakiś Grek, to był kurwa Grek. Ja już wiem skąd nazwa GLS, Gregor Liebes und Bieren, nie? No i mieliśmy zakwaterowanie. Zakwaterowanie, wielki dom z muru pruskiego, 8 pokoi, 2 pracowników w każdym pokoju i jedno zwierzę, bo w każdym pokoju mieliśmy mysz. No i ci współpracownicy. Jak wiadomo, do pracy na magazyn w Niemczech wysyłamy creme de la creme naszego społeczeństwa, taką śmietankę. Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Akademia Morska w Gdyni. To są pojęcia, których nie mieli pojęcia. Za to bardzo dobrze znali takie wyrazy i pojęcia jak kac, woda, pierdolę tę robotę, idziemy na stację. A ja sobie założyłem, mówię, ostatnio za dużo chleję, mówię, wyjeżdżam na 2 miesiące, robię totalny detoks alkoholowy, taki do zera, kompletnie do zera. No ale, no bo tak się mówię, z ciekawości zobaczę, jak się zachowuje na trzeźwo, nie? Ale w obliczu takich zawodników, mówię, muszę mieć jakąś konkretną wymówkę, nie? Bo nie mogę powiedzieć, że nie mogę pić. Wiecie, jakie będą żarty. Młody, nie może, to jezioro. I po co mi to, nie? Ktoś aż gufel rozjebał, no. To było dla ciebie najlepsze? No, nieźle. I mówię, po co mi to? Więc wymyśliłem, mówię, wszywka. Powiem, że się zaszyłem, że tam zaszyłem się esperalem, czy eskumisanem, nie wiem czym tam. Żeby być jeszcze bardziej wiarygodnym, wziąłem sobie widelec, tutaj dziurę zrobiłem. Mówię, kurwa, nie zagną mnie, nie ma szans. Pierwsza sobota,
spotykamy się gdzieś tam, no, w kuchni oczywiście, po pracy. W tle leci Zenek Martyniuk, na zagrychę sobie jedzą zupkę chińską i oczywiście co? Jebią wódę ze szklanek. Tak jest. I zobaczył mnie jeden. Młody. Napijesz się z nami. Ja mówię, nie, nie napijesz. Co się kurwa nie napijesz? Już podciąga rękawy. Ja mówię, no nie napiję się, bo mam wszywkę. Ty masz szklanka z ręki wpadła. No kurwa, masz szczęście, że była pusta, on ci przypierdolił. I obok przy stole siedzi jakiś Grzesiek ze szklaną przy ryju. Wszywka? Jebany alkoholik. Obok niego kolega też pije wódę ze szklany, tylko ze słomki, bo weekend. Daj spokój chłopakowi, ja bym nie chciał mieć takich problemów. Młody, a ty wiesz w ogóle, jakie woda ma smaki? No, różne, no, jest, no, zwykła, czysta, jakieś tam kolorowe. Nie, woda ma dwa smaki. Ciepła i zimna. Tego. To byli współpracownicy. Mieliśmy szefa, szef Szczepan. Ale taki szybki rysopis. Długa, siwiejąca broda, włosy kręcone do ramion. Wyglądał totalnie jak Jezus. Totalnie. Szczepana i Jezusa różniła tylko jedna rzecz. Marihuana. Szczepan nie palił. Nie, no, Szczepan palił w chuj, nie? On normalnie blanta miał przyspawanego do ust, nie? On częściej się zaciągał niż oddychał po prostu. Pierwszy dzień, podpisanie umowy. Szczepan siedzi z blantem. Powiedz mi, Kuba, jak siebie widzisz w tej firmie? Jakbyś chciał się rozwijać, jak widzisz swoją przyszłość? Szczepan, ale ja sortuję paczki kurierskie. A, faktycznie, faktycznie. Przepraszam, zboczenie zawodowe z poprzedniej pracy. Szambo woziłem. I w ogóle to nie był nasz szef, tylko brygadzista. Samo słowo brygadzista jest dosyć ciekawe. To już brzmi jak najtrzeźwiejszy z ekipy, nie? Brygadzista. Taki koordynator żuli, kurwa. No i raz idę sobie do Jezusa brygadzisty po zaliczkę. On wiedział, że jestem komikiem, bo jest wszechwiedzący oczywiście. Wchodzę do niego do biura, on oczywiście z blantem. Ty, Kuba, kurwa, jaki żart mam, ja pierdolę. Przeczytałem z tyłu gazety taki żart, siadaj, ci opowiem. Jak chcesz, to mów na scenie, pieniędzy nie chcę, nie? Mówię, będą żarty z góry Synaj, dawaj. A, idzie baca przez Krupówki. Mówię, już w chuj oryginalnie jest, nie? Podchodzi do straganu, mówi, poproszę 3 kilo zimniaków. Na co sprzedawca mówi, nie ma. A gdzie są? Zakopane! Masz to kurwa, w sensie, że Krupówki, zakopane ziemniaki. I mi tłumaczy kurwa ten żart. Mówię, Szczepan, wiesz jak na takie żarty mówi się w naszym środowisku? No jak? To do wyjebania. Co kurwa dałem żonę wypierdolać chaty. No i dałem mu to zaświadczenie o zaliczkę. On tak popatrzył. Kuba, wiesz jak na takie pismo mówi się w naszym środowisku? Mówię, jak w waszym? Przecież ty jesteś jedyny. Mówi, tak, ale palę w 3 osobach, nie? Mówię, no to jak się mówi? No niestety nie dostaniesz tych pieniędzy. Dlaczego? Bo nie ma. A wiesz, gdzie są? Zakopane, kurwa! Nie wychujał Szczepan, no. I w tym, i w ogóle w tej pracy bardzo dużo chodziłem. Miałem ten telefon, ciągle mnie tam szpiegował, ile zrobiłem kroków. I jaką odległość, raz patrzę po pracy, 15 kilometrów. No, kurwa, aż mnie nogi zaczęły boleć. Mówię, o ja pierdolę, już więcej nie robię, nie ma szans. I też dużo dźwigałem, przez co zaczęło mnie w kręgosłupie jebać. Tak strasznie. Także nie mogłem wstać z rana z wyra. I napisałem do mojej koleżanki, fizjoterapeutki z Gdańska. No, SMS-a, mówię, słuchaj, wiesz co, strasznie mnie bolą plecy na dole. Weź mi coś, daj, weź mi pomóż. Ona, spójrz z krzyża. Kurwa, kolejny baca na Krupówkach, nie? Nie, ale dała mi jakieś tam ćwiczenia, mówi, słuchaj, to pomoże doraźnie. Jak przyjedziesz do Gdańska, od razu do mnie na masaż. Ja mówię, taki chuj.
150 zł za wbijanie łokci w plecy, nie? Mówię, sam się naprawię. I wpisałem na YouTubie. Ból pleców w dolnej części kręgosłupa. I wyskoczył mi pierwszy filmik. Ból pleców rwa kulszowa. Jak rwa kulszowa? Ja nie wiedziałem, co to jest rwa... Ja myślałem, że rwa kulszowa to jest czechosłowacka piosenkarka, nie? A teraz w duecie przed państwem Helena Wondraczkowa i rwa kulszowa, nie? Mówię, ona prowadzi tą imprezę tam? No ale pomogły te ćwiczenia, pomogły, chociaż też były pojebane. Połóż się na plecach na podłodze. Mówię, łatwe. Zegnij kolana w 90 stopni. Mam radę. Napnij mocno mięśnie brzucha. Myślę sobie, kurwa, czy ja mam to wysrać? Czy rwa kulszowa wychodzi z dupy? No ale pomogły, a majtki uprałem. Dziękuję wam serdecznie. Tyle z mojej strony. Kuba Dąbrowski. Dziękuję bardzo.